serii Speed 5 będzie to crossfit. Do treningu będą Ci potrzebne hantle. Ja wykorzystam jeszcze fitness bag i body bar. Zaczynamy od rozgrzewki, bieg w miejscu, ręce zgięte w stawach łokciowych, ręce intensywnie pracują. Napnij brzuch, przykraj pępek do kręgosłupa, tak jakbyś chciał dostać wszystkie mięśnie do środka. Od pępka do dołu napinamy mięsień poprzeczny. Ściągnij łopatki, nie garb się. To nie jest taki bieg ze zwieszonymi rękoma i kolana na zewnątrz. Kolana przód, łopatki ściągnięte i biegniemy rozgrzewka. Jeszcze. Jeszcze. Bieg. Oddychaj. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Trzymaj brzuch. 4. 3. 2. 1. Raz, dwa, trzy. Hop, kolano. Wysoko. Nie garb się, staraj się wyciągać kolano do łokcia i łokieć do kolana. Wysoko. Hop. 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 Nasz trening będzie trwał tylko 10 minut. 5 ćwiczeń, 2 serie. Szybko i bardzo intensywnie. Hop. Jeszcze 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ręka nad głowę, ściągnij. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. To samo druga strona, ręka hop. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Marsz. Krążenia. Ramion w przód. Kolana wysoko do góry. 5. 4. 3. 2. 1. To samo tył. Hop. Ściągaj. 5. 4. 3. 2. 1. Ręce do boku wysoko. Rozgrzewamy stawy łokciowe i naprzemiennie uderz piętą o pośladek. Łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. 5, 4, 3, 2, 1 i to samo. Kręcimy teraz w drugą stronę. Kopnij mocno, mocno. 5, 4, wysoko łokcie. 3, 2, 1. Rozgrzewamy nadgarstki. Rozgrzewamy stawy skokowe. Jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. I to samo druga strona. Hop. Rozgrzewamy. 5, 4, 3, 2, 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Jeszcze raz wdech. Wydech. Trening będzie składał się z 5 ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie. Szybko Ci zdarzy te ćwiczenia, abyś wiedział, co masz wykonywać. Możesz użyć hantli. Ja będę ćwiczyła z workiem. Trzymamy worek w rękach. Robimy przeskok do ziemi. Wyjście do wysokiego plank. Nie opadaj z kręgosłupem, to jest bardzo ważne. Staraj się teraz te ćwiczenia ze mną zrobić. Trzymaj płasko brzuch, kręgosłup lędźwiowy, płaski, pośladki schowane pod siebie. Nie możesz tego robić w ten sposób. Doskakujemy, bierzesz hantlę, bierzesz worek, hop, tył, trzymasz. I jeszcze przeskok. Trzymaj brzuch, nie opadaj, łopatki ściągnięte. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Będziemy w pozycji plank. Plank wysoki. Przejście do side i noga do przodu. I druga strona to samo. Bok i noga przód. Zobacz jeszcze raz. Hop. Przechodzę do boku.
noga wysoko do góry, noga dochodzi do głowy, proste kolano. To jest najważniejsze, proste kolano na maksa pracują skosy i noga wysoko do góry na wysokości głowy i do głowy dochodzi. Kolejne ćwiczenie, połączenie kilku ruchów. Będziemy robić deadlift. Lekko zgięte kolana. Schodzę nisko. Wyprostowane plecy. I teraz ściągam. Robimy wiosłowanie. Wracam do góry. I podciągam sztangę do wysokości obojczyków. I jeszcze raz. Cały czas kolana są zgięte. Schodzę. Ściągam z wydechem. Podnoszę się do góry. Pracuję nad pośladkami. To jest bardzo ważne. Hop. Sztanga do góry. Łokcie do góry. Opuszczam, schodzę wolno, wiosłowanie, hop, góra, pamiętaj z wydechem i w trakcie schodzenia myśl o tym, jak mocno pracują pośladki. Ok, to jest nasze trzecie ćwiczenie, jeszcze dwa ćwiczenia, to też możesz wykonywać z hantlami, jeśli nie masz bodyboard, to nie masz grypu. Kolejne ćwiczenie, biceps i przysiady. Będziemy robić przysiad na pełnych stopach, as to the grass. Najważniejsze mają być pełne stopy na ziemi. Jeśli odrywasz pięty, to po prostu zejdź do momentu, aż czujesz, że twoje stopy dotykają do ziemi. I oczywiście ciężar ciała daleko do tyłu, wtedy bardzo mocno popracują mięśnie brzucha. Idziemy daleko, 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 daleko do tyłu. Podnosimy się do góry. Nie rób tego w ten sposób, żeby kolana bardzo dochodziły do przodu, bo wtedy nie popracuje w ogóle brzuch. Plecy są wyprostowane. Schodzisz. Ciężar ciała do tyłu, plecy proste, góra. I tu wspinamy się na palce. Pełne wspięcie na palce. Pośladki napięte, brzuch napięty. Ok. Mamy cztery ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie. Nadal z kantami. Bark nad dłonią, wychodzimy do góry, kolano jest nad kostką, bark nad dłonią, biodra w górze, broda daleko od mostka, schodzimy, łokcie idą do tyłu i dociągamy, noga wyprostowana w stawie kolanowym, zejście, łokcie tył, ale nie schodź biodrami do dołu, masz zejść, noga, noga, zejście, noga, noga, zejście. Ok, mam nadzieję, że się rozgrzałeś razem ze mną, że wiesz, co masz robić. Pamiętaj o poprawnej pozycji. Ja teraz idę włączyć nasz crossfit. Włączę czas. 10 minut, dwie serie, minuta każde ćwiczenie. Bierzemy worek, hantle i zaczynamy. Ręce przez kok.
bierzemy hantel, gryp, sztangę i lecimy w dół, ściągnij, góra, wydech. Pamiętaj o oddechu. Kontroluj pracę posiadków. Cały czas lekko zgięte stawy kolanowe. Myślę o tym, jak pracują posiadki. Kolejne przysiady. A, TG. Biceps. I wspięcie na palce. Stopy na szerokość bioder. Palce równolegle względem siebie. Nie odstawiaj palce na zewnątrz. Biceps. Ramiona przyklejone do tłowia. To jest bardzo ważne. I góra, i wspięcie, i wspięcie, i wspięcie, kontrola całego ciała, i wspinam się jeszcze, nisko, i hop, ostatnie. Zejście, hop, hop, zejście, hop, hop, biodra wysoko w górze, łokcie do tyłu, zejście, 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 biodra cały czas w górze, schodzisz, powrót. Schodzisz, powrót, powrót, zejście, zejście, mocno, biodra w górze, już tylko 3 sekundy, super, od razu bierzemy pole i skaczemy, druga seria. Skok. Hop. Trzymaj brzuch. Przejście i dociągasz. Jeszcze. Jeszcze. Płasko, nie wypinaj posiadków. Prosta noga w kolanie.
Super. Bierzemy sztangę. Dłonie na szerokość barków. Kolana zgięte. Ściągnij. Góra. Skup się na pracy pośladków. Wydech. Pamiętaj o oddechu. On jest bardzo ważny. Nie wyginaj się w kręgosłupie w momencie, kiedy podciągasz sztangę do góry. Schodzisz. Lekki rozkrok, wdech nosem i wydech ustami.
Jeszcze raz, wdech. I wydech. Ostatni, wdech nosem. I wydech ustami. Brawo, to był naprawdę dobry trening. Do zobaczenia na kolejnym Fit 5.